Jak patrzę, jak wygląda ten taras, to boli mi głowa. Tylko ziemia się obsypuje. Czas to więc zmienić. Dzisiaj pokażę moje zmagania z tylnym tarasem. Jeśli jesteś zawodowym murarzem lub brukarzem, lepiej na to nie patrz. Taras ma trzy strony. Pracę zacząłem od części po lewej stronie. Rozkopałem prawie do poziomu ławy i nasypałem powiedzmy jakiegoś gruzu, na to piach i folia. Pierwsza warstwa bloczków, które układałem celowo odwrotnie, aby bloczki pełniły rolę ławy. Bloczki układam na minimum 5 cm grubości kleju. Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie mam zbrojenie, zaraz się to wyjaśni. Oto moje pseudo zbrojenie, czyli jakiś płaskownik z otworami. Na nim będą układane już bloczki wzdłużnie. Zacząłem też robić drugą, prawą stronę, aby rozciągnąć sznurek i złapać linie i poziomy. Jesteśmy znowu z lewej strony i mamy finalną wysokość, jeśli chodzi o bloczki. Jak widać, na dole mamy pseudo ławy. Sprawne oko dostrzeże, że bloczki są układane nie po środku mojej ławy, a bardziej do wnętrza tarasu. Jest to zrobione celowo i ma za zadanie jakby ograniczyć napór ziemi od strony tarasu. Bloczki nie są przytwierdzane do budynku ani do słupów.
Dlaczego wybrałem taką metodę? Zostało mi sporo kleju z ocieplania, a że klej nie może leżeć dłużej jak parę miesięcy, postanowiłem go wykorzystać, a nie wyrzucać. Moją zaprawę stanowi mieszanka kleju do zatapiania siatki plus cementu plus piachu. Robiłem sobie testy i po wyschnięciu mieszanka twardnie jak beton. Jeszcze jedna informacja, to nie jest finalna wysokość tego tarasu. Ten murek należy traktować tylko jako podkład, nie wiem, podwalinę, ograniczający obsypywanie się, obsuwanie się piachu. Po drugie, murek będzie oparciem dla przyszłej palisady, którą mam zamiar opierać o ten mur. Całkowita wysokość tarasu będzie wynosiła około 60 cm, więc sama palisada mogłaby nie utrzymać naporu ziemi z tarasu. Takie rozwiązanie, gdzie bloczki są przewiązane ze sobą na mijankę, powinno stworzyć wystarczające podparcie dla palisady. Taras będzie wyłożony kostką, a między lewym a środkowym słupem będą schody.
Jeśli byłby ktoś zainteresowany kosztem takiego tarasu i zużytym materiałem, to poszło mi tu jakieś, jeśli dobrze policzyłem, 186 sztuk bloczków, 15 worków kleju, 5 worków cementu. Poniesiony koszt to około 920 zł. Jakieś alternatywy zamiast bloczka fundamentowego. Można było to na przykład od razu pomurować bloczkiem ogrodzeniowym, ale z moich wyliczeń wychodziło mi to znacznie drożej. Nawet doliczając do bloczka betonowego już zakup palisady. Ja zdecydowałem się na taką metodę, jak widać, i czy było warto, i jak to zniesie próbę czasu, to oczywiście czas pokaże. Jak pęknie, czy opadnie, czy podniesie się do góry, dam znać. Pozdrawiam.